że w końcówce. Panie Pawle, Ready, go. A co pan powie, panie Pawle, widziałem taką wariant Zemisza. Chyba Fryderyk miał na imię. Oj, tu nie pamiętam, co się gra. Oj, tu nie pamiętam, co się gra. No na pewno D5 nie jest dla mnie groźne. No zbiję. No tego piona nie dam. D5 rozwiązuje mi problem zdwojonych pionów. A po goniec B7 zagram C4 i nastąpi chamskie skoczek B4. Nie gram. Tu była pułapka, że jak C4, skoczek B4 i tracę gońca. Oj, pan Paweł, jaki był chytry. Arcymistrz Awieczkin wygrał tak partię, on ma takie transmisje, godzina z widzami, godzina gry z widzami, roszadę trzeba zrobić. Wygląda na to, że mam legendarną parę gońców. Oj, 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 oj. Oj, 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 teraz pytanie. I on wygrał tak jak Zemisz, bo gramy wariant Zemisza, wygrał z Capablanciem. Czy mogę pchnąć na D5? Aja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 j. Nie mogę pchnąć na D5. Hetman stoi źle, bo wieża przyjdzie na C8. Ale może to poprawię jeszcze. Mam przewagę na czarnopolowej części szachownicy. O, to jest mój obiekt do ataku. Raz, dwa, trzy. Nie mam ruchu D5. Może wieża, a nie, nie, no wieża nie wiadomo gdzie ma iść, to tu. Goniec nie stoi tam szczęśliwie. O! I to mi się podoba, bo mogę zagrać o takę i tu mam szwindel. Tu puścił pan Paweł punkcik. Chcę zagrać skoczek G5 na mata. Od razu tiko-tiko leci w wersji instrumentalnej i bardzo mi się chce atakować. Co to za chamski numer? No jak można dobremu człowiekowi tak zagrać? To było nieeleganckie. Nie mogę goniec G5, bo goniec bije F3. Wyganiam tego diabła. Otwiera mi się linia F. O! Ten człowiek nie ma litości. Wieża na C1 będzie stała dobrze. I nie wiem, co grać.
to nie było dobre. To nie było dobre. Bo zablokowała się kontra czarnych na skrzydle hetmańskim, a ja mam E4 i D5. Ale najpierw pójdę koniem na D6. No trzeba bić, to nie ma co myśleć. I teraz idę... O. A tiu! No nie. To jak tak można? Tak nieelegancko. Teraz gram tiu. A i tu wisi. Oj. Idę skoczkiem tu i tu. Idealne pole dla konisia. I tu pan Paweł chce spytać, czy gram na bicia w przelocie. I nie mogę grać E4, bo wisi wieża na C1. Oj, niedobry człowiek. Ale tu mogę. Nie można bić wieżą, bo skoczek E4. Mówiłem, panie Pawle, że nie można bić wieżą, przynajmniej tak mi się wydaje. I to z przesłanek taktycznych. I po biciu na F6 nie można odbić hetmanem. Nie rozumiem, nic nie widzę. Wieża pod biciem. No bije wieżę, dziękuję. Parę słów ciepłych, panie Pawle. Wariant z misza ma do siebie to, że powiedzmy po roszadzie jakimś takim ruchu czarne grają o takę, tu blokują, a następnie atakują piona C4. Tak se pograłem, jak pograłem. I jeszcze hetmanem atakują piona C4. To jest taki typowy plan gry przeciwko pionkowi C4. A jak poszło tu? D5. Są zdwojone piony. D5 rozwiązuje problem. Czarne oddały parę gońców i centrum. Teraz oczywiście nie można grać C4. I poczułbym się nieswojo, ale byłem czujny. Zamknąłem przekątną. I prędzej czy później to centrum musi ruszyć. Skoczek G5 od razu pisze. O, skoczek G5 od razu każe grać. E4 słabsze, nie widziałem tego ruchu. Goniec E3, no ale cały czas biały ma przewagę. Muszę mówić ciszej, bo mówiłem za głośno. I też cichutko mi tak grają. Czardasza. Na flecie i na fortepianie. H3 błąd. Nie wiem, dlaczego H3 jest błędem.
Bo goniec F4 trzeba było grać. Może to jest błąd, ale proszę, biały ma prostą grę, a to jest skandaliczny ruch, panie Pawle. Tu trzeba grać albo wieża C8. Nie wolno zamykać swojej gry. To jest skandaliczny ruch. Nie wolno zamykać swojej gry. Pomijając to, że tam wisi coś. I po hetman B5 można grać skoczek C4, wieża F3, najlepszy ruch. I tu skoczek bije C4. Bicie w przelocie słabsze. I tu podziękowanie, tu coś, falowanie uwagi.